Lublin, Małopolska. Region jest nasz. Już 16 minut po godzinie 9. W drugim dziś programie Słowo za Słowo Artur Jasiński, Komitet Wyborczy Wyborców Artura Jasińskiego, popierany przez PiS, czyli kandydat na wójta Wierzchosławic. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry radiosłuchaczom. No to pierwsze pytanie może od słuchaczy. Może tak być? Proszę. Narzekają mieszkańcy, narzekają słuchacze na bardzo wysokie ceny wody i ścieków w Wierzchosławicach. No i pytają też poszczególnych kandydatów, czy można coś z tym zrobić? Ja uważam, że oczywiście, że tak. I to w programie, to jest drugi punkt mojego programu wyborczego, żeby obniżyć dla mieszkańców wodę i ścieki. Mam na to pomysł, tylko trzeba spełnić ten pierwszy punkt, czyli zmiana stylu zarządzania w gminie i uporządkowanie gospodarki finansowej w gminie. I no właśnie, bo drugie moje pytanie. Instytucje, które podlegają pod urząd gminy. Brzmi, skąd pieniądze? Właśnie, na najważniejsze w tym wszystkim są pieniądze, tak? I jeżeli się spełni ten pierwszy punkt, czyli uporządkuje się tą gospodarkę finansową, to znaczy ograniczy się wypływ pieniędzy z gminy, poszuka się nowych dochodów, są duże możliwości w naszej gminie, więc wtedy będzie można obniżyć cenę wody i ścieków i ja mam swoje takie analizy, że te działania doprowadzą, można w niedługim czasie obniżyć te koszty o jakieś 6-7 zł na metrze sześciennym. W skali roku gospodarstwo domowe gdzieś średnio zużywa 10 metrów sześciennych wody i ścieków, więc w skali roku da to obniżenie rachunku dla gospodarstwa domowego jakieś 700-800 zł, więc wydaje się, że to jest dużo dla... Ale ja muszę dopytać, skąd pieniądze? Jeszcze raz o to samo zapytam. Gdzie tych dodatkowych źródeł pieniędzy szukać? Tak mówię, dużo pieniędzy wypływa z gminy. Co to znaczy? To znaczy to, że my mamy, jako gmina Wierzchosławicy, mamy największy dochód z dochodów bieżących na mieszkańca, tak? W całym powiecie tarnowskim na 16 gmin, więc mamy te pieniądze, tylko one są źle wydatkowane, więc ukrócenie tego zbędnego wydawania pieniędzy pozwoli znaleźć te pieniądze. Następna kwestia to jest szukanie tych środków zewnętrznych, dotacji, subwencji, różnych programów. I następnym punktem mojego programu jest tworzenie grupy ludzi w urzędzie, która stricte by się tym zajmowała, tak? Kontrolą? Ekspertów, którzy będą kontrolować, pieniądze. Będą szukać tych pieniędzy i będą pozyskiwać te pieniądze. A ja jednak dopytam raz jeszcze, gdzie te pieniądze wypływają, jak są wydatkowane i dlaczego ma pan do tego zastrzeżenia? Mam zastrzeżenia, bo od 4 lat jestem przewodniczącym Rady Gminy i ja to wiem z tego otoczenia, gdzie idą te pieniądze, panie Arturze? Najprościej jak się da. No idą na zbędne wydatki, tak? To znaczy? Na zbędne wydatki. Wydajemy na przykład w Centrum Kultury Wsi Polskiej przez 3 lata wydaliśmy ponad 100 tysięcy złotych na komorników i odsetki. To jest jeden z wielu przykładów, który pokazuje, że te pieniądze są marnotrawione. Ja pamiętam, w poprzedniej rozmowie powiedział pan, że w Wierzchosławicach konieczna jest, no właśnie, zmiana modelu zarządzania, ale i zmiana wizerunku, mocno nadszarpniętego wizerunku Wierzchosławic. Jak to zrobić? Tak jak pani redaktor powiedziała, faktycznie ten wizerunek nie jest najlepszy, ale na pewno trzeba to zmienić i ja wiem, jak to zmienić. I wizerunek zmieniają ludzie, tak? Przede wszystkim ludzie. Jeżeli chodzi o te kluczowe stanowiska, to na pewno przyjdzie czas po wyborach, tak, żeby o tym mówić. Ale udało mi się stworzyć wspaniałą grupę ludzi, którzy idą ze mną do wyborów. Mam 15 kandydatów, nawet miałem więcej kandydatów chętnych, którzy chcieli ze mną startować. Niestety miejsc mamy tylko 15. Kim są ci ludzie? To są ludzie, którzy są zaangażowani w różne projekty społeczne od wielu, wielu lat. Mają jedną fajną cechę, że nie są zaangażowani ani rodzinnie czy zawodowo w urząd gminy czy w spółki, więc mają całkiem świeży pogląd na to wszystko, co się dzieje. Startuje ze mną 5 obecnych radnych, z którymi wspaniale mi się współpracowało w ostatnich 4 latach, tak? Następnie idzie ze mną 3 sołtysów z Mikołajowic, Ostrowa, z Kępy Bogumiłowickiej, ludzi, którzy działają w stowarzyszeniach, super senior Andrzej Wzorek, który działa w klubie seniora. Czy to są członkowie PiS-u?
To nie są członkowie PiS-u, ale dobrze życzą tej gminie, tak? Rafał Nosek, kuźnia pomysłów, człowiek, który działa ze mną w Stowarzyszeniu Inicjatywy Wierzchosławice, który prowadzi stowarzyszenie judo, ponad 100 dzieci trenuje judo, jeżdżą na zawody międzynarodowe po całej Polsce, więc promują pięknie naszą gminę. Startują ze mną też ludzie, którzy prowadzą swoją działalność gospodarczą, Wojtek Aleksander i Iwona Bardoń, więc naprawdę mam wspaniałą drużynę, która może zmieniać tą gminę, już zmienia tą gminę przez swoją działalność, tą społeczną, która jest czasem często bezinteresowna, poświęcają swój czas, energię i działają na rzecz środowiska lokalnego. Pamiętamy zamieszanie w Wierzchosławickiej oświacie, pamiętamy, że kilka lat temu nauczyciele nie mieli odprowadzanych składek do ZUS-u, tematem zajmowały się zresztą organy ścigania. Jak jest dzisiaj z kondycją oświaty wierzchosławickiej? Co do układu ratalnego, to faktycznie on się spłaca do 2019 roku, ma on się zakończyć, ale to nie jest jedyny problem moim zdaniem oświaty. Oświata potrzebuje nowego spojrzenia. Ja tylko powiem, że my wydajemy 14 milionów na oświatę. To są duże pieniądze. Bardzo duże pieniądze, to jest 7 milionów subwencji oświatowej, 7 milionów dajemy z budżetu gminy i wydajemy średnio na jednego ucznia najwięcej w powiecie tarnowskim. A moim zdaniem oferta edukacyjna, którą dajemy dzieciom, nie jest najlepsza. A dlatego tak sądzę, bo wiem, że około 300 dzieci wybiera szkoły poza gminą, tak? Więc coś jest nie tak. A co jest nie tak? Uważam, że trzeba zmienić podejście do oświaty, trzeba stworzyć taką ofertę edukacyjną, ja mam na to pomysł, ale będę chciał te swoje pomysły poprzedzić konsultacjami z rodzicami, z nauczycielami, bo to są ludzie, którzy mają największą wiedzę w tym temacie i myślę, że jeżeli się uda to zmienić, tak jak powiedziałem, 300 dzieci nam ucieka, za go co odpadajmy chociaż połowę, to 300 dzieci to jest strata dla gminy jakieś 2,5 miliona subwencji oświatowej, tak? Więc każda ilość dzieci, która zostanie nam w gminie, to jest żywa gotówka. Pytają mieszkańcy, pytają słuchacze, czy w Wierzchosławicach pana zdaniem powinno odbywać się wydobywanie żwiru? To jest problem, z którym ja bardzo mi leży na sercu, tak? Bo uważam, że przez wiele lat odbywa się wydobywanie żwiru i nie zabezpieczono w żaden sposób interesu gminy i jej mieszkańców. To znaczy? Podam przykład. Te wyrobiska pożwirowe, które zostają nam w gminie, gmina ma dochód od 1 hektara 4,50 za 1 hektar, czyli za 100 hektarów mamy wpływ roczny do budżetu 450 zł. Czyli taką spuściznę zostawiamy dla przyszłych pokoleń. I ja wiem, jak to zmienić i już jak? Nawet podjąłem to działania. Muszę zapytać, jak? Podjąłem te działania. Z mojej inicjatywy została podjęta uchwała w sprawie studium uwarunkowań. To jest pierwszy krok, żeby zmienić to, czyli zmienić tą rekultywację, która do tej pory była dawana rolna, która daje tak niski dochód później dla budżetu gminy, na rekultywację pod sport i rekreację, gdzie będą mogły powstawać, czy to domy letniskowe, czy infrastruktura sportowa, czy nawet jeden akwen dostosowany do wypoczynku dla mieszkańców. I to będzie dawało wymierne wpływy do budżetu gminy. A czy pańskim zdaniem powinno powstać po Jeziorze Tarnowskie? Uważam, że to jest wydatkowanie bardzo dużych pieniędzy i pewnie powinno powstać, bo dużo jest tych terenów niezagospodarowanych, ale jeżeli zmieni się tą koncepcję, o której ja mówię, czyli będzie się dawało tą rekultywację, więc w późniejszych czasach nie trzeba będzie wydawać aż tak dużych środków, żeby to zmienić, tak? Można to robić od razu przy wydobyciu, żeby zrobić tą rekultywację i wtedy powiesz, że nie będzie miało sensu bytu. Ostatnie lata to także żywa dyskusja na temat farmy fotowoltaicznej w Wierzchosławicach. Ona miała bardzo poważne problemy. Gdzieś mówi się o tym, że wychodzi na prostą. Rzeczywiście, pan to potwierdza? Niestety nie mogę potwierdzić tego. Znam ten temat od podszewki, poświęciłem temu tematowi dużo czasu. Tam mamy, farma działa w końcu, dzięki też wielkiemu mojemu zaangażowaniu została naprawiona, tak, czyli funkcjonuje powiedzmy na 100%, ale tam mamy jeszcze 3,5 miliona kredytu do spłacenia,
spółka nie ma dochodu na to, żeby spłacać ten kredyt, tak? Czyli od przyszłego roku będziemy do 2026 roku praktycznie musimy 600 tysięcy rocznie spłacać kredytu. To jest gdzieś 500 000 rat plus odsetki, więc to są duże pieniądze, na które spółka nie ma pieniędzy, więc ja mam pomysł, żeby to zmienić. Pierwszym pomysłem to jest połączenie spółki Energia z wodociągami Wierzchosławice i z moich wyliczeń da to ponad 100 tysięcy złotych oszczędności. Drugim pomysłem to jest wykorzystanie prądu z farmy na potrzeby gminy, między innymi na potrzeby stacji ustatniania wody. Farma i stacja są obok siebie, więc to też z moich wyliczeń wynika, że to da dodatkowe pieniądze dla spółki, jakieś 200 tysięcy, więc no, gmina będzie musiała dużo mniej dopłacać, nie 600 tysięcy, tylko powiedzmy jakieś 300 tysięcy, więc to już są jakieś tam oszczędności wymierne. Są takie głosy w Wierzchosławicach, że pan jako przewodniczący Rady Gminy i wójt Zbigniew Drąg, no przez ostatnie 4 lata, mówiąc krótko, nie bardzo mogliście się dogadać. Z boku pewnie może to tak wyglądać, ale ja uważam, że to jest informacja nieprawdziwa na pewno w stosunku do mojej osoby. Powiem tak, no przez 4 lata dogaduję się z większością w Radzie i bardzo dobrze nam się współpracuje. Działam w stowarzyszeniach, działam w klubie sportowym, gdzie jestem wiceprezesem, więc no umiem współpracować z ludźmi. Pracuję w grupie Azoty, między innymi tam też jestem przewodniczącym Komisji Oddziałowej Centrum Strategicznego NSZZ Solidarność. Zostałem w tym roku ponownie wybrany na tą kadencję, więc uważam, że problem jest po stronie obecnego wójta, który de facto skłócił się ze wszystkimi. Począwszy od, miał wicewójta, z którym rozstał się w atmosferze skandalu, tak samo ze swoimi doradcami, ze swoimi radnymi, został mu tylko de facto jeden radny i myślę, że tylko dlatego, że jego żona dostała pracę w urzędzie, więc dlatego i jest przy obecnym wójcie. Więc myślę, że problem jest nie po mojej stronie, tylko po stronie obecnego wójta. Króciutko, panie Arturze, zupełnie na koniec, najchętniej jednym zdaniem. Czy w kampanii wyborczej można obiecać wszystko? Większość kandydatów tak robi, ale ja uważam, że to jest nieuczciwe w stosunku do mieszkańców i wyborców. A pan nie obiecuje wszystkiego? Mógłbym i nawet chciałbym obiecać jeszcze więcej, tylko ja mam doświadczenie 4-letnie bycia przewodniczącym Rady Gminy i wiem, na co tą gminę stać, tak? I ten program, który chcę zaproponować mieszkańcom, on nie jest życzeniowy, tylko jest realny. Można wszystko obiecać. Ludzie, którzy startują z jednym kandydatem, ludzie byłego wójta Rejskiego, obiecywali w 2000 między innym wybudowanie boiska przy szkole podstawowej w Wierzchosławicach. Minęło 8 lat i oni dalej to samo obiecują. Więc myślę, że nie jest to szczel w stosunku do mieszkańców. Artur Jasiński, Komitet Wyborczy Wyborców Artura Jasińskiego, popierany przez PiS, kandydat na wójta Wierzchosławic. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.